Polscy siatkarze z katowickiego Spodka odjeżdżają ze srebrem. Od złota było o krok, jednak Włosi w finale okazali się lepsi. Na ten ostatni mecz plan był inny, dlatego o wyciszonych emocjach dziś jeszcze ciężko mówić. Jest to sukces i nie możemy sobie tutaj umować, że jeżeli przegraliśmy w finale Mistrzostw Świata, no to teraz jesteśmy przegranymi zawodnikami. Wydaje mi się, że musimy się z tego cieszyć, gdzieś te emocje już powoli opadają. Myślę, że wszyscy w tej chwili czujemy jedno uczucie, czyli rozgoryczenie i niedosyt, który rzeczywiście pozostał. Dopiero, mam nadzieję, kilka dni, tygodni spotkań z ludźmi, którzy doceniają emocje, które mimo wszystko dostarczaliśmy przez ostatnie dni, tygodnie, pomoże nam przekuć to uczucie i zmienić smak tego medalu na bardziej słodki. W czasie tych Mistrzostw Świata, które odbywały się na boiskach Gliwickiej Areny i katowickiego Spodka, emocje, jakie towarzyszyły kibicom, były nie do opisania. I nie gasły nawet po niefortunnym dla naszej reprezentacji zakończeniu mistrzostw. Też jest wspaniale, umówmy się, to są Mistrzostwa Świata. Tak czy siak jesteśmy z Was ogromnie dumni i myślę, że to chyba zasłużone miejsce dla Was. Każde, jakiekolwiek by nie było, mamy finał. Naprawdę super grają, takie emocje za każdym razem i widzieć tą radość w ogóle z tej gry i cieszyć się razem z nimi, to coś pięknego. Że jestem z nich mega dumna i w ogóle jestem Polką i kibicuję tutaj przy Spodku, bo nie mogę być tam, ale jestem najbliżej jak mogę. I właśnie to wsparcie kibiców sprawiło, że Spodek odleciał. Wciąż podkreśla się, że areną polskiej siatkówki jest Śląsk, bo to właśnie tu rozpoczęła się historia wielkich sukcesów. Srebrny medal jest srebrnym medalem Mistrzostw Świata, jesteśmy wicemistrzami świata i tego nam nikt nie zabierze. Co do emocji, w tym miejscu zawsze są i będą wielkie i ja niestety będę ciągle wracał do mojej kariery i będę ciągle wspominał to, że byłem na tym boisku, wiem jak kibice potrafią podnieść ten Spodek. W niedzielny wieczór Włosi zdobyli swój czwarty w historii tytuł Mistrza Świata, a Polacy cieszą się trzecim medalem mundialu z rzędu.